gdzieś zmierzając na sam szczyt Robert Ruchała. Na po brzegi, no i czekali państwo przed telewizorami, przed ekranami, kole mniej. Rozpoczyna od niskiego, używa się trzymanie walki w dłuższym dystansie. W odniesieniu sukcesu dla Roberta jest Kijew, to jest zawodnik, który naprawdę bardzo mocno bije. Idzie po sprowadzenie Robert Ruchała. Czy uważa z niskimi kopnięciami, jeśli wyprowadza tę akcję? Bo Roman Jeskiew posiada kopadło w ręce. Jest cały czas naruszony, cały czas krąży, wtyczyć do zmysłów. Tutaj Ruchała znów nurkuje po nogi. O siatkę Robert Ruchała, ale też mocno Eskijew. Eskijew poluje na mocny cios. Musi uważać Robert Ruchała, bo Eskijew kolejne uderzenia, by poszukać swojej szansy. Tak jak teraz. Eskijew ciągła presja, przez to nie może opadać Ruchała, ale teraz dobry unikać Robert Ruchała. Znowu jest chyba lekko poruszanie się na bok, trzymanie walki w dystansie. Dobrze zapracował tym niskim kopnięciem Robert Ruchała. To był najmocniejszy cios. Idealnie nad lewą ręką Ruchały. Powinien unikać i chce najprawdopodobniej unikać tych wymięciu rodowych. To może mu przeszkadzać. Szukał szybkiego skończenia. To się w pierwszej rundzie. Question mark kickiem na głowę. Świetna seria. Na tą prawy, na lewą. Tutaj toczy się największa gra, bo to przynosi najwięcej korzyści zarówno jednemu i drugiemu. Natomiast celne już rusza do presji. No. To jest dobry plan. Te techniki dystansowe Roberta. W tym pojedynku Robert Ruchała zaczyna przejmować ten. Ruchała trochę usypiać rywala. Ta świetna akcja z Kijewa. Znowu dwa ciosy doszły. 30 sekund do zakończenia tej rundy. Lomal jest Kijew. Też trener Max. Próba teraz wygląda pola. Czeka na te momenty Lomal jest Kijew. Że jeśli przetrwa dwie odsłony Robert Ruchała. Świetna walka. Naprawdę zasługująca na miano main event. Za nami, ale to nie oznacza, że przed nami ostatnia runda. To jest pojedynek mistrzowski. Musi uważać, że ten prawy zamachowy Lomalego Eskijewa poluje na ten cios. Odwrotna pozycja Polaka. I to jest do... Presja Eskijewa i też Ruchała nie może się po prostu uzadzić. Wchodzi na głowę Roberta Ruchały. To był cios, który posłał go na deski. Musi... A jakimś cudem, w jakiś dziwny sposób potrafią utrzymać ten... Utrzymywać walkę poza dystansem, to są te przeruchy. One często nawet... Fajną rzecz robi Robert Ruchała, żeby wyeliminować właśnie prawą rękę. Może dawać się wyprowadzać z równowagi Robert Ruchała. Ten pojedynek na wstecznym biegu. Kondita z Nickiem Diazem, kiedy właśnie Kondit cały czas na wstecznym uciekał sobie do tam blisko u arbitru. Świetna była. Był dwukrotnie na takim dystansie. Raczej dwóch ciosów rękoma nie ogląda mi, przypomina w tych momentach Robert Ruchała swojego kolegę sparingowego z czerwonych. Nie może poruszać się w lewą stronę, aby nie wchodzić. Ali wkłada siły, teraz świetne zejście, zmiana poziomów. Pod siatkę, stara się zaciągnąć przeciwnika na matę, Lomal Eskijew. Całym sobą obciąga Ruchała, presja nieustępliwa Eskijew, a broni to sprowadzenie po raz kolejny. Na szczęście dla Ruchały nie trafił. Zmiana pozycji. Z powrotem do presji, widzimy Eskijew. Jeszcze jedna próba, widać było trzykwite starcie i myślę, że sami zachodzimy w głowę, jak to jest. Żeby poboksować, ale tygamy w końcówce. Wam też dziękujemy za te świetne cztery rundy. Teraz jeszcze cała hala tę rundę wygrać. Pokazali mu, że musi iść do przodu. Ruchały i dystansujące frontalne kopnięcie. I wędzać sił, wie, że może wszystko rzucić. Dobry się z głowy. Zapolowały Robert, wydaje się, że trafił Eskijewa. Teraz to całą komarsu do Brzewskowy. Przede wszystkim stabilizacja, próba wpięcia się za plecy w wykonaniu Roberta Ruchały. Szuka korzystać ten układ do tego, żeby rozciągnąć się przeciwnika. Natomiast Ruchała świetnie zablokował nabicie ciosów, nabicie łokci. Zawodnik z Nowego Sącza. Ale on to przytkał, ale jest też zmęczony Lomali Eskijew. Natomiast nie ustępuje. My tutaj wysoko, gdzieś emocjonalnie podchodzimy. Kończenie, no my tego nie wiemy, Robert też nie wie. Świetny element w wykonaniu Roberta Ruchały. Świetna już jest sędzia Tomasz Brown. Jeden z najmłodszych mistrzów w historii organizacji. Wrażenie, że też zwracał Lomal Eskijew uwagę na to, że niby te ciosy były bite w tył głowy, ale szukał właśnie boku głowy.